Hamburg. 2 grudzień 2023. Największy punkt świata to tutaj. 2 grudnia 2019 roku otrzymał nagrodę Die Zeit. Donald Tusk, którego dziadek, za zasługi dziadka, którego dziadek urodził się 22 marca 1907 roku, w tym samym dniu, co urodziła się fatimska wizjonerka siostra Lucja, tego samego dnia. Donald Tusk był tutaj, otrzymał nagrodę Die Zeit, Gräfin Denhof. 2019 rok, 2 grudzień. Była to rocznica. Była to rocznica 2 grudnia 1943 roku, kiedy zaplanowano zbrodnię. Arystokraci świata zaplanowali ją w Waszyngtonie. W Bari zgromadzili tony gazu musztardowego na statkach. Zostały zbombardowane statki i zginęły tysiące ludzi. Tutaj mamy Bischofburg, pałac biskupi. Tak wyglądało ten Die Zeit. Stoi teraz tu, gdzie stał ten wielki zamek biskupi. Tu mamy Die Zeit. Zbudowany w miejscu, gdzie zmarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. Karol Wielki założył tutaj pierwszy kościół dla nawrócenia pogańskich Sasów. Z tych Sasów był polski król August II Sas, wnuk króla Danii, który działał tutaj w Hamburgu. Potem w tym miejscu postawiono klasztor świętego Angskara, który założył biskupstwo Hamburg 1831 roku. A potem na tym klasztorze zaczęto budować olbrzymią katedrę. W 1806, kiedy niszczyli Cesarstwo Rzymskie i Królestwo Niemieckie, 6 sierpnia, zburzyli również tę katedrę. Ciekawe jest, nie wspomina się o najważniejszym dla nas cesarzu, król Niemiec, 50. cesarzu, Karolu VII, wnuk króla Jana III Sobieskiego, urodzony w Brukseli w imieninie pańskiego 6 sierpnia 1697 roku. Był tutaj w Hamburgu razem z bratem, arcybiskupem Hamburga, bo to był arcybiskupem Osnabrück, tam gdzie urodził się przestępca Olaf Scholz. A urodził się dokładnie 14 czerwca 1958 roku. Od 8 grudnia 2021 roku jest kanclerzem Niemiec. Ale tych Niemiec, które założyli właśnie arystokraci świata 23 maja 1949 roku, w miejscu, gdzie Bonn. Była to 33. rocznica, kiedy konsekrowano kaplicę z serca Jezusa w Oświęcimiu, w obozie dla uchodźców. Kapelanem został Jan Świerc, późniejszy proboszcz Karola Wojtyły, aresztowany z 12 salezjanami 23 maja 1940 roku roku i zlikwidowany w potworny sposób, zaplanowany 26 czerwca, wywieziony do Oświęcimia 1941 roku i tam zaszlachtowany w potworny sposób 27 czerwca w 1941 roku. Był to dzień, kiedy aresztowano wszędzie kapłanów. Wszystko to było w planie 527 lat. A wszystko zaczyna się tutaj. Tu się zaczyna, proszę. Helmut Schmidt, 5. kanclerz Niemiec, urodzony w Hamburgu. Marian Denhof urodziła się, proszę, dzisiaj jest rocznica. Grosse Dame,
niemieckiego. Jakiego niemieckiego? Przecież Niemców wykończyli tak jak i Polaków. Tak jak wykończyli Maksymiliana Kolbe. Jak również Ruperta Mayera, jezuitę. Już w 1937 roku był skazany na obóz koncentracyjny z drewnianą nogą. Marion Gräfin Dennhoff urodziła się 2 grudnia 1909 roku, zmarła 11 marca 2002 roku. Zaczęła w 1946 roku redakcji Die Zeit. Proszę bardzo. Potem Die Zeit przejął słynny Helmut Schmidt, Żyd, który spotkał się z Karolem Wojtyłą jako papieżem przy 10-letnim dzwon w pałacu wnuka Sobieskiego. Uzgodnili wtedy stan wojenny na 13 grudnia, rocznicę powstania tu w 1938 roku potwornego obozu koncentracyjnego na Jagamy, gdzie działał dziadek Donalda Tuska. Wcześniej był w Stutthofie zastępcą komendanta. W Stutthofie są tablice. Donald Tusk, 24 września 1939 rok. Tutaj mamy też ciekawego dziennikarza, Rudolf Augstein. Urodził się dzień przed rewoltą w Krakowie. Było to 4 dni przed puczem monachijskim, który zaczął się w Krakowie, bo to wszystko było stąd organizowane. Tutaj mamy tego Helmuta Schmidta, którego uważano jako króla. Dość honorowy ratuszek, gdzie był Adolf. Adolf, słynny Adolf, drogami Adolfu w Hauenburgu. Był tam uznany 19 kwietnia 1933 roku. Został honorowym obywatelem Hamburga, miasto Adolfów III. IV Adolf IV był to pradziadek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. I tutaj dzisiaj jest rocznica, jak Donald Tusk otrzymał tutaj nagrodę Die Zeit. Trzeba wiedzieć, tak jak się kłóci z Morawieckim. Morawiecki był szkolony tutaj w Hamburgu od 1994 roku. Jest to program odnowienia diecezji hamburskiej po 1100 latach. Pamiętam, że 24 października 1994 roku zaczęli organizować ingres. Miał być Averkampa, człowieka, który od razu pierwsza jego działalność to by było wyrzucenie sióstr wiecznej adoracji franciszkanek z Hamburga. Ingres miał mieć 7 stycznia w 1994 roku. 3 stycznia zaspała, nie poszłam do katedry na mszę. Tego dnia kobieta zabiła się siekierą przy ołtarzu. Dziękowałam potem. 2004 rok byłam w ratuszu jako świadek prawdziwej polskiej solidarności, której wystawa była tutaj w Hamburgu w Muzeum Kunstgewerbe, gdzie Boża Opatrzność dała mi pracę jako fotograf. 33 lata. Pierwszy raz w muzeum widziałam 19 lipca 1981 roku w niedzielę. Ostatni dzień o wystawie o faraonach. Miałam tylko 5 marek. Poszłam na tą wystawę, myśląc, jak dobrze ma ten fotograf. Bo byłam fotografem w Gdańsku, w kościele we Wrzeszczu, w kościele Serca Jezusa. Idziemy drogą świętych. Te kamienie, była to wielka katedra. Główny ołtarz tej katedry jest w Warszawie, gdzie 3 maja 1945 roku urządzono wystawę Warszawa Oskarży. Warszawa Oskarży organizowana była przez Lorenza Masona i przez Wieruta Bolesława, przyjaciela Andrzeja Wyszyńskiego, największego zbrodniarza, który jest odpowiedzialny za miliony śmierci, szczególnie Polaków. Był to prawnik Stalina. Tutaj mamy kościół świętego Piotra. Tam dalej mamy kościół świętego Mikołaja, założony 26 czerwca w 1100,
1795 roku przez Adolfa III. Dziadka naszej polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Tutaj właśnie był kościół, pierwszy kościół Karola Wielkiego, który się urodził w 1742 roku. Rok, kiedy był synod zwołany przez świętego Bonifacego, a 1000 lat potem we Frankfurcie nad Menem, 1000 lat potem był koronowany wnuk króla Jana III Sobieskiego 12 lutego. 12 lutego tu w Hamburgu w kościele świętego Mikołaja zaczęła się reformacja w 1529 roku. Tak to jest, że 12 lutego 2008 roku byłam w tak zwanej Akademii Katolickiej. Był jak Marek Prawda, który polecał i mówił o stosunkach polsko-niemieckich. Wymieniał Tuska jako prosimy o przebaczenie, mówił o fałszywej solidarności. Po godzinie wstałam i powiedziałam mu prawdę, że mówi się o stosunkach polsko-niemieckich, a dzisiaj jest akurat rocznica, kiedy był koronowany wnuk króla Jana III Sobieskiego. A arcybiskupem Hamburga był wnuk jego brat, który go koronował właśnie 12 lutego we Frankfurcie nad Menem na 50. cesarza króla Niemiec. No i tak mamy w zakłamaniu i przejęciu wszystkiego. Bo tak jak zaplanowali, tak zrealizowali swoje plany. Także potrzebna jest prawda. I wszyscy święci nam pomagają. I święty papież Benedykt V, który tutaj był. I święty papież Pius XII, który był jako nuncjusz papieski wielokrotnie tutaj w Hamburgu. I został 2 grudnia w 1954 roku uzdrowiony przez Jezusa. Umierał. I przyszedł do niego jako do trzeciego papieża. Jezus go uzdrowił. 2 grudnia w 1944 roku nasz przyjaciel, niezwykły świadek, uczeń Bronisława Komorowskiego, pan Bogumił Sojecki, został dostarczony do dachu. Ostatni jego list w wieku 102 lat, bo zmarł 14 grudnia w 2020 roku, to był pisany z protestem o zmienianie sytuacji, zmienianie historii, o Oświęcimie, gdzie został zamordowany jego brat i gdzie został dostarczony 22 maja 1941 roku w rocznicę wybrania papieżem Piusa Benedykta V 22 maja 1964 roku w Rzymie. Został wysłany do Hamburga przez Otona I cesarza, do jego potomków należały polskie królowe. Został wysłany 23 czerwca 1964 roku. Zmarł tutaj w Hamburgu 4 lipca 1965 roku. 4 lipca powstała Ameryka. 4 lipca był pogrom kielecki tego dnia, kiedy wieszali sprawców hip-hopu w Gdańsku. Nie było tam dziadka Donalda Tuska. Dlatego też tutaj jest honorowany. Dzisiaj ci władcy organizują Noc Kabaretów Polskich, bo to wszystko, co się dzieje, to jest kabaret na cześć arystokratów świata, którzy rządzą Izraelu. Rządzą, ale to są potomkowie, jak mówią Saula Wala, ich króla wybranego w Lublinie. 17 na 18 sierpnia 1587 roku. 527 lat trwało ich program zakończony 12 października 2019 roku. Tutaj widać kościół świętego Jakuba. W tych wszystkich kościołach w Hamburgu były wielkie uroczystości dziękczynne za koronację Luka Sobieskiego, Janusa Augusta. Te kościoły wszystkie były bombardowane i tutaj był Hamburg bombardowany akcją Gomora. 700 lat diecezji hamburskiej. To tak jak w 1943 roku w klasztorze świętej Marii Magdaleny w
Libece skazano na karę śmierci. Karla IV z 1229 roku skazano na karę śmierci. Zaplanowano trzech kapłanów i pastora, żeby ich krew spłynęła razem. O tym mówił ten człowiek, który się nazywa teraz papieżem, Franciszkiem, któremu tylko służą władcy świata. Mówił tutaj 12 października 1986 roku w asyście rabina Edgara Glücka z Hamburga. Kończył potem z nim 8 maja 2017 roku. A rabin Edgar Glück był w Krakowie, spotkał się z burmistrzem 24 kwietnia 2017 roku. W tym dniu było sympozjum prowadzone przez przestępcę Marek Jędraszewski, zwany arcybiskupem. Urodził się 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Były to 30 rocznice rodzin mojego taty, apostoła Bożego Miłosierdzia, Bernarda Jana Pawła Kuszyńskiego. Skazany został na karę śmierci za AK. Siostra Faustyna go uratowała. A Jędraszewski w dniu swoich urodzin była wtedy święcenie kapłańskie. Na Pawelu otrzymał przyjaciel JP2, ksiądz Maliński, potem rektor kościoła. Wizytek, wśród kościoła Wizytek w Krakowie, gdzie są relikwie świętego Fruktuozego. Druga część relikwii, te relikwie były podarowane przez babcię cesarza Marysienkę. Tak jak on była fundatorką kościoła Sakramentek i siostry Sakramentki oddały się popierze za Polskę Chrystusową 31 sierpnia 1944 roku. Zginęło 34 siostry, 4 kapłanów, ponad 1000 warszawiaków, uratowało się 9 sióstr, które trafiły do Staniątek. Tego dnia w Moskwie Wyszyński wydał dekret o ściganiu zbrodniarzy hitlerowskiej, ważny do dnia dzisiejszego. I tego dnia, 31 sierpnia 1944 roku, do Hamburga przybyły warszawianki. Przybyły warszawianki z obozu w Pruszkowie, który powstał w Warszawie 6 sierpnia, tak jak rzeź Polaków była 6 sierpnia. Przemienienie pańskiego. Kościół kapucynów ufundował w Krakowie, w Warszawie Jan III Sobieski 16 lipca 1683 roku. Wszyscy święci, święty Boże, święty papieżu, Benedykt V, święty uzdrowiony przez Jezusa 2 grudnia 1954 roku, święty papieżu, Piusie XII, ostatni papieżu papiński, jak również wodą z Lourdes, uzdrowiony cudownie ksiądz Stanisław Czajka z Krakowa 2 grudnia 1943 roku, kiedy alianci bombardowali Berlin i nie doszło do większej tragedii, doszło do tragedii Wary, ale miało być wykrytych 16 milionów Niemców. Za to w Bari 23 lutego 2020 roku przestępca Franciszek dał sygnał do korony. Wszystko było zaplanowane. I tutaj wszyscy w tym współdziałają. Nie od dzisiaj. Burmistrz i arcybiskup wszystko powymieniali. Nowy kościół stworzyli. Bardzo zaplanowali. Tak jak i likwidacja kapłanów planowa. A wszystko zaczyna się od tego miejsca właśnie, gdzie dzisiaj jesteśmy, Matko Boża, patronka Hamburga, królowo Polski, patronka wszystkich polskich królowych. Niepokalane serce Maryi, bądź naszym ratunkiem. Niepokalane serce Maryi, bądź naszym ratunkiem. Niepokalane serce Maryi, dziękujemy Ci za Twoje niepokalane serce Maryi. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami, pamiętaj. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami, pamiętaj. Maryjo Królowo Polski, dziękujemy Ci za wszystkie łaski, za uratowanie wodą z lód naszego biskupa
Stanisława Czajkę, który zmarł w Częstochowie 4 lipca 1965 roku. W tysiąclecie śmierci tutaj, w tym miejscu, w klasztorze świętego Angskara, świętego papieża Benedykta V. I tego dnia była również koronacja Matki Boskiej, która, dzięki której została cudownie uzdrowiona królowa Marysieńka w Roztoczu. Był to... Tam Marysieńka też ukąpowała kościół. Jej córka Teresa Kunego-Sobieska, regentka Bawarii, w udziękczynieniu za połączenie rodziny po 10 latach ufundowała klasztor Serwitek w Monachium, wiecznej adoracji. Matko Boża, wszyscy święci, którzy tutaj byli, którzy są, dzisiaj w tym niezwykłym dniu dziękuję za wszystkie łaski, za wszystkich męczenników, wszystkich kapłanów. Proszę o wsparcie, aby sprawdziła się piąta przepowiednia z Lourdes, której głównym naszym przyjacielem z nieba jest Herman Cohen, Augusto Maria Najświętszego Sakramentu. Jezu, ufam Tobie.